ja osobiście chcę podziękować za ten zaszczyt, że mogę dziś z Państwem uczestniczyć w bardzo ważnym dla gminy Czernikowo wydarzeniu, bowiem jak wskazuje na to historia, już w czasach legionów dzień nadania sztandaru był świętem, który każdego roku obchodzono jako ten dzień powstania legionu. Również utraty sztandaru był tym dniem końca historii legionów. Wiemy, że w obecnym kształcie gmina Czernikowo zaistniała 31 lat temu. Warto o tym pamiętać, z jakiej okazji zatem, w którą rocznicę został ufundowany sztandar. Pandemia, tak jak to pan wójt powiedział, rozumiem, pokrzyżowały plany, aby to w zeszłym roku nadać sztandar i żeby mogła odbyć się ta uroczystość. Sądzę jednak, że dobra to była państwa decyzja, aby poczekać rok, bo ja ze wzruszeniem uczestniczę w tym spotkaniu, kiedy widzę 141 plakietek. To znaczy wszyscy, którzy tylko chcieli, włączyli się w ufundowanie sztandaru. Być może symboliczne, ale ważne jest to, że z tym sztandarem od dziś tu obecni i ci, których Państwo reprezentują, będą się utożsamiać. Tak jak ci legioniści, będziecie go bronić, będziecie przy tym sztandarze uczestniczyć w ważnych wydarzeniach państwowych, samorządowych, wydarzeniach ważnych dla mieszkańców gminy. Dobrze, jeżeli taki symbol pojawia się w społeczności i jest symbolem jedności. Gorzej, jeśli miałby dzielić, miałby różnić. Stąd cieszę się, że ksiądz dziekan najpierw pobłogosławił, poświęcił ten sztandar i on od dziś, jako ta święta rzecz, będzie uczestniczyć w życiu gminy. Wszyscy musimy pamiętać o tym również jako symbolu współodpowiedzialności, bowiem gmina oznacza wspólnotę ludzi, która jednoczy się wokół wspólnych problemów, jednoczy się wokół drugiego człowieka, często który potrzebuje naszego wsparcia. Dzielenie się jest cechą każdej społeczności gminnej, każdego samorządu, tak aby tego chleba powszedniego starczyło dla wszystkich. Jesteśmy w okresie dożynek, w symbolu, w herbie Czernikowa widzimy wszystkie dobrodziejstwa, jakie ta ziemia ze sobą niesie. W koronie bowiem widzimy wszystko to, co stanowi państwa bogactwo. Jest więc zatem świętym obowiązkiem nas wszystkich, aby w tym podziale dóbr, które ta ziemia nam daje jako owoce państwa pracy, ale też dar tej ziemi, uczestniczyć sprawiedliwie. Myślę, że ten dzień będzie zapamiętany jako ważny w historii Czernikowa, w historii województwa, bowiem kiedy wspomnimy jeszcze 31 lat temu, jak gminy w Polsce powstawały, w jakich okolicznościach, to zrozumiemy, że gminy są prekursorami naszej dzisiejszej wolności i demokracji. To właśnie 2 czerwca bodajże, czy 4 czerwca 1989 roku, czyli krótko po okrągłym stole, zanim doszło do jakichkolwiek jeszcze wyborów, w gminach dokonano po raz pierwszy w demokratyczny sposób po epoce PRL-u wyborów swoich przedstawicieli. Wtedy ukonstytuowały się rady gmin, po raz pierwszy, których wyboru mogli dokonać uczciwy sposób swoich reprezentantów, uczciwy sposób, demokratyczny sposób
wyborcy. Każdy głos został uczciwie wówczas po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej policzony w Polsce. No i ten maraton, w którym dziś uczestniczymy już czasami do znudzenia wyborczy, jest niczym innym jak powtórzeniem, ponownym powtórzeniem prawa każdego z nas do tego, aby czuć się współodpowiedzialnym za cząstkę swojej ojczyzny. Czy to na poziomie samorządu gminy, potem powiatu, województwa, czy w końcu reprezentujących nas parlamentarzystów w Sejmie czy w Senacie. Ważne, abyśmy pamiętali, że ten sztandar wyraża właśnie tę ideę wspólnoty. Są inne sztandary. Każdy sztandar jest tak samo godny tego, aby schylić przed nim czoła. Te poczty tu obecne pokazują, jaka jest historia również tej ziemi. I abyśmy mieli zawsze szacunek do tych, którzy ją uprawiali, którzy ją nam przekazali i którzy o nią dziś dbają. Sztandar ma jeszcze jedną cechę niepowtarzalną. Otóż sztandar może być tylko jeden. Nie ma kopii sztandarów. To jest też taka cecha, że jest tylko jeden. To tak jak jest ziemia, tak jak jest ojciec, matka, tak jest jeden sztandar. Dbajcie zatem, szanowni państwo, o ten sztandar. Bądźcie z niego dumni. Naprawdę jest piękny i zasłużyliście na to, aby z takim podniesionym sztandarem zwycięsko iść w przyszłość. A ja cóż, zostawię państwu jako marszałek województwa kujawsko-pomorskiego inny symbol. Symbol naszego regionu jest to herb kujawsko-pomorski, który też symbolizuje jedność, symbolizuje wszystko to, co najpiękniejsze, bo i gryf, czyli Pomorze, jak i orła, czyli Kujawy, zwieńczonych koroną. Podobnie zresztą jak u państwa w herbie. Dziękuję, że mogę tutaj być również jako radny w sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, bo to stąd zaczęła się droga moja do tego, aby być potem marszałkiem, za co jeszcze raz dziękuję. Panie wójcie, proszę przyjąć ten herb. Sztandar gminy Czarnikowo. To pięknie brzmi i to też piękny symbol. To niezwykle ważna i historyczna chwila dla gminy. Życzę państwu i sobie jak najlepiej, żebyśmy zdrowi żyli jak najdłużej. Natomiast domyślam się, że ten sztandar nas przeżyje. I nas już nie będzie, a on cały czas będzie obecny. A ten dzisiejszy dzień na stałe wpisze się na kartach historii. Dlatego tym bardziej dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę z państwem uczestniczyć w tak ważnej chwili dla gminy Czarnikowo. Tak patrzę na pana wójta i na pana przewodniczącego. Widać, że panowie potrafią dbać o formę. Także życzę, żeby cała gmina również w takiej formie się utrzymywała i cały czas niezmiennie się rozwijała. Dziękuję bardzo. Dzisiejszy dzień jest okazją oczywiście nie tylko do odebrania symbolu sztandaru, symbolu tej gminy, ale także okazją do wspomnień. Ja nie chcę przywracać pamięci wszystkich tu obecnych tych początków samorządu gminy Czarnikowo z lat właśnie 1990 roku i wyborczego. To jest wiele osób, które te chwile pamiętają. Niemniej pozwolę sobie na kilka takich refleksji i ocenę funkcjonowania samorządu, jego roli, jaką chciałoby się przynajmniej z mojej perspektywy też zauważyć i docenić. Bo oczywiście możemy ten samorząd oceniać na przestrzeni tych 30 lat, samorząd gminy Czarnikowo, i zastanawiać się, czy spełnił oczekiwania moje, państwa, czy spełnił oczekiwania mieszkańców, naszych wyborców. I to też pewnie ciekawa byłaby refleksja. I
Pozwólcie, że będąc osobą, która rozpoczęła tą swoją karierę samorządową w tej gminie, będąc osobą z tym 33-letnim doświadczeniem samorządowym, właśnie taką krótką refleksją się podzielę. Rola władzy samorządowej to nie tylko wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa, zadań, które nałożyło państwo wynikających z tych ustaw, mówię o oświacie, pomocy, zdrowiu, zabezpieczeniu wszelkiego rodzaju infrastruktury technicznej niezbędnej nam do życia. To także kreowanie społeczeństwa obywatelskiego, zdolnego ten samorząd wspierać i przez to także bronić demokracji, bronić samorządności, bronić wolności. Samorząd to wspólnota, a za tym kryje się coś więcej niż tylko wybory i sprawowanie władzy. Demokracja nie może kończyć się z dniem wyborów, a potem sami, obojętnie na jakim szczeblu, podejmujemy decyzje, nie pytając się o zdanie. Niewystarczające w związku z tym jest podejmowanie nawet słusznych i dobrych decyzji, ale podejmowanie tych decyzji w wąskim gronie. Jakże istotne w tym przypadku staje się włączenie naszych mieszkańców w ten proces współrządzenia i współdecydowania. Nie wystarczy spełniać obietnic materialnych, obietnic wyborczych, budowania ulic, chodników, lamp, budowa obiektów użyteczności publicznej od przedszkoli, szkół i żłobków, ale ważne jest to, w jaki sposób będziemy kreować i wspierać społeczeństwo obywatelskie. W jaki sposób chcemy słuchać opinii mieszkańców i włączać tych mieszkańców do podejmowania decyzji. Wielu z nas często, podsumowując swoje kadencje, mówi, ile zrobiłem, ile zdobyłem pieniędzy, ile wybudowałem budynków. Nie sztuką jest zdobywać pieniądze i sztuką wydawać je na cele tego typu materialne. Sztuką jest budować społeczeństwo obywatelskie. Nie jest to łatwa rola. Przepraszam, że może w ten sposób trochę swoje refleksje w kontekście samorządu tu podnoszę, ale chciałbym też jakby trochę rzucić państwu tego typu garść moich przemyśleń po to, żeby też zastanowić się, jaka powinna być rola samorządowca i samorządu. W tym miejscu chciałbym oczywiście podziękować obecnemu wójtowi, panu przewodniczącemu, radnym, za wsparcie, jakie jest udzielane społeczności. Jestem przedstawicielem też stowarzyszenia. W imieniu tych organizacji, podmiotów, które często są bez środków i wymagają tego wsparcia, które często właśnie budują to społeczeństwo obywatelskie, chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję także za podjęcie inicjatywy nadania sztandaru. Wiele pięknych i ciepłych słów zostało powiedziane o tej symbolice, więc oczywiście ja się do nich przyłączam. Dziękuję także wszystkim osobom, których na swojej drodze na przestrzeni tych 30 lat mogłem spotkać, ale to nie chodzi o spotkanie ze mną, ale chodzi o to, ile oni się w wysiłku swojej pracy włożyli w budowanie tego samorządu gminy Czernikowo. A było kilku wójtów, było kilku przewodniczących, były dziesiątki radnych. Za to wszystko chciałbym państwu bardzo serdecznie podziękować. Z przyjemnością uczestniczę i przeżywam ten radosny, piękny dzień samorządowców. Trochę emocje opadły, ale w głowie się dalej kręci. Szanowni państwo, historię tworzy się, budują wydarzenia. I tych wydarzeń mamy bardzo dużo. Co dzień spotykamy się z różnymi właśnie takimi sprawami, które najczęściej szybko zapominamy, trwają w naszym umyśle tydzień, dwa, ale są wydarzenia, które są jak gdyby takimi kamieniami milowymi w historii każdej społeczności. I te wydarzenia, te kamienie milowe powodują to, że historia jest tak ważna i mówi się im więcej tych kamieni milowych,
w danej społeczności ta historia tej społeczności jest bogatsza. Ja dzisiaj nie będę się tu rozwodził, ponieważ tyle powiedziano dobrych słów na temat dzisiejszej imprezy. Chciałbym tylko wrócić myślą do wspomnień z mojej pracy w samorządzie na początku. Otóż chciałbym podziękować serdecznie tamtym radnym, a pogratulować również tym, ponieważ jedną z pierwszych decyzji, pierwszych uchwał, to zresztą tu radni dużo pamiętają, było ustanowienie herbu, flagi i spisanie. I spisanie historii gminy, wszystkiego tego, co jest zawarte w różnych annałach historycznych, w bibliotekach, w opowieściach. I gmina, podejmując decyzję, postanowiła, jak powiedziałem, stworzyć herb, stworzyć flagę, tą flagę, która tu wisi. I to była bardzo duża, można powiedzieć, mądrość tych radnych, którzy od razu, jeszcze bez doświadczeń samorządowych, ponieważ byliśmy pierwszym samorządem, zaczęła budować tożsamość. Dzisiaj chyba ksiądz bardzo ładnie mówił o tej tożsamości, że nie będę tu powtarzał. Chcę tylko powiedzieć, że mówiąc o tym, widzę taką klamrę, która jak gdyby spaja dzisiejsze święto z tym świętem, tamtym, które przeżyliśmy również podobnej scenerii, być może troszeczkę mniejszej i nie tak bogatej, ponieważ ten herb, który jest na tym sztandarze, był zatwierdzony i stworzony przez tamte czasy. Jak Państwo pamiętacie, myślę o starych radnych samorządowcach, budowaliśmy tożsamość tej gminy od początku, bo nie było nic. Trzeba było na faktach historycznych, jak powiedziałem, zawartych w różnych dokumentach, w archiwach, stworzyć coś, co będzie przez dziesiątki lat być może będzie trwało. I to się udało. Robiliśmy to dosyć długo, bo to 3 lata bodajże, jak ile dobrze pamiętam, trwało to wszystko, ponieważ trzeba przestrzegać procedur. To jest duża sprawa, ustanowienie tego typu, załóżmy, symboli dla jednostek, takich jak gmina. W każdym razie mamy satysfakcję, że nasza monografia czernikowska w środku lat 90. zajęła pierwsze miejsce jako książka historyczna. To bardzo dużo o tym prasa pisała, no i również media. Nie będę mówił tu więcej, ponieważ moi przedmówcy bardzo ładnie mówili na temat sztandaru, na temat wartości samorządowych. Chciałbym tylko na końcu powiedzieć, że ten herb spina tą uroczystość, tamtą, która była w 92 bodajże roku, kiedy
kiedy powstawał kiedy powstawały te insygnia gminne, bo tak to bodajże je można nazwać, dzisiejszą uroczystością. Bardzo nam miło, że możemy dzisiaj przeżywać te radosne chwile. Szanowni Państwo, nie chcę mówić tu o sztandarze, ale chcę skorzystać z okazji, ponieważ z samorządem byłem, czy jestem związany od 90 roku, od samego początku, jak powstał samorząd, także korzystając z tej okazji, chciałbym podziękować wszystkim Państwu w imieniu własnym, w imieniu byłych radnych, w imieniu przewodniczących rad, byłych przewodniczących rad, pani Jadwigi Padlewskiej, pana Czesława Makowskiego, za to te 30 lat Państwa pracy. Bardzo pozytywnym elementem samorządu było to, że oprócz to oczywiście tych inwestycji była integracja społeczeństwa, że to społeczeństwo się obudziło, że mogło się integrować, że rozwój aktywności przejawiał się w powstawaniu nie tylko już jednostek OSP, ale powstały koła gospodyń, kluby sportowe, różnego rodzaju stowarzyszenia, które no, to życie takie kulturalne na terenie gminy Czernikowo napędzały i napędzają. I za to tutaj serdecznie dziękuję. Jest to działalność skierowana w stronę mieszkańców, w stronę człowieka, integrująca tą społeczność. Szanowni Państwo, chciałbym w imieniu swoim i przewodniczących rad, byłych przewodniczących rad podziękować Państwu za społeczną działalność, za wieloletnią pracę, za ogromne zaangażowanie na rzecz rozwoju gminy Czernikowo. Podczas istnienia samorządu nastąpił znaczny rozwój i integracja właśnie naszej małej ojczyzny. Mieszkańcy poczuli, że poprzez swoich przedstawicieli, radnych, sołtysów, przedstawicieli stowarzyszeń, przewodniczących stowarzyszeń, kierowników jednostek mogli wpływać na ważne losy gminy Czernikowo. Dziękuję tym wszystkim, czy dziękujemy tym wszystkim, z którymi mieliśmy okazję współpracować przez te 30 lat, a więc radnym, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych, organizacjom społecznym, które działają na terenie gminy Czernikowo. Tutaj chcę też podziękować druhom strażakom za tą wieloletnią współpracę z gminą Czernikowo, także naszej orkiestrze niezastąpionej, która tu od wielu, wielu lat uświetnia te uroczystości gminne i też w jakiś sposób integruje naszą miejscowość, naszą gminę. Życzę Państwu przede wszystkim spełnienia Państwa marzeń, pragnień, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, w życiu zawodowym, żeby te nasze pragnienia, marzenia się spełniły, a przede wszystkim ze względu na te trudne czasy życzę zdrowia nam wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękując za zaproszenie na tę jakże piękną uroczystość, chciałbym również wyrazić słowa podziękowania w imieniu starosty toruńskiego Marka Olszewskiego, który niestety nie mógł wziąć udziału w tej dzisiejszej uroczystości, ale poprosił mnie o odczytanie listu, który skierował na ręce wójta gminy Czernikowo, pana Tomasza Kazickiego, a także przewodniczącego Rady Gminy Czernikowo, pana Rafała Rutkowskiego. Szanowni Panowie, składam na Panów ręce gratulacje z okazji nadania sztandaru gminie Czernikowo. Dzisiejsza uroczystość jest doniosłym wydarzeniem. Znajdzie na pewno swoje stałe miejsce w gminnych kronikach i pozostanie na długo w pamięci. Sztandar w naszej kulturze to bardzo ważny symbol. Nie tylko jednoczył kolejne pokolenia, ale także uczył szacunku dla ideałów. Miał za zadanie łączyć przeszłość i pamięć o historii z przesłaniem dla przyszłych pokoleń. Był najważniejszym znakiem, który przechowywano z czcią i którego broniono do ostatniego tchu. Dziś sztandar jest dla nas symbolem naszej małej ojczyzny, środowiska, w którym żyjemy i naszych wobec niego obowiązków. Nie musimy za niego walczyć i ginąć. Wystarczy, że naszym życiem będą kierować uosabiane przez niego wzniosłe cele i szlachetne ideały. Całej społeczności gminy Czernikowo życzę w tym uroczystym dniu dużo radości i dumy ze sztandaru, który będzie uświetniał wszystkie lokalne uroczystości i towarzyszył Państwu w najważniejszych chwilach. Z poważaniem, Marek Olszewski, starosta toruński.
Szanowni Państwo, niech mi będzie również wolno jako wicestarosie toruńskiemu, a także radnemu powiatu toruńskiego reprezentującemu gminę Obrowo, ale również gminę Czernikowo przyłączyć się do tych życzeń. Chciałbym również wyrazić te podziękowania i życzenia w imieniu radnych powiatu toruńskiego obecnych tutaj, czyli pani wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Mirosławy Kłosińskiej, byłego przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego Tomasza Zakrzewskiego, byłego członka zarządu powiatu toruńskiego Mirosława Nawrotka. Były starosta miał okazję, Mirosław Graczyk, już życzyć we własnym imieniu. Oczywiście również najmłodszy z tego grona, jeśli chodzi o staż samorządowy, Tomasz Wierzbicki. Szanowni Państwo, w imieniu nas wszystkich chciałbym Państwu życzyć, aby ten sztandar łączył wszystkich mieszkańców gminy, samorządowców, władze gminy, ale także przyjaciół gminy Czernikowo na drodze ku rozwojowi tej pięknej gminy, a mam nadzieję, że będzie się to odbywało z udziałem władz powiatu toruńskiego dzięki naszej dobrej współpracy dotychczasowej, mam nadzieję przyszłej, czego wyrazem jest choćby realizowana aktualnie wspólna inwestycja w gminie Czernikowo, w centrum Czernikowa. Mam nadzieję, że władze powiatu również będą się przyczyniać do tego rozwoju gminy Czernikowo. Bardzo serdecznie dziękuję. Jest mi niezmiernie miło, jest to dla mnie wielki honor i zaszczyt, iż mogę uczestniczyć w tej znamienitej uroczystości. Z jednej strony mam zaszczyt reprezentować Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu, ale z drugiej strony też mogę uczestniczyć tutaj w tej uroczystości jako były mieszkaniec Czernikowa. Od ponad 20 lat już nie mieszkam tutaj, ale sercem cały czas jestem z tą gminą. Tutaj mieszkają moi najbliżsi, moi znajomi, dlatego tym bardziej jest to dla mnie wielki zaszczyt, iż mogę w tej ważnej, tak jak tutaj przed chwilą padały te słowa, uroczystości brać udział. Ksiądz dziekan w uroczystej Eucharystii wspomniał, iż sztandar to symbol, który reprezentuje tożsamość i solidarność. Reprezentuje jedność i wspólnotę. Wspólnotę, która wspólnie dąży do tego, aby osiągać wspólne cele i aby kreować teraźniejszość i przyszłość danego miejsca. I tego Państwu z całego serca życzę, aby pod przewodnictwem Pana Przewodniczącego, Pana Wójta, ta przyszłość gminy Czernikowo kreowała się i rysowała się jak najlepiej, abyście dalej tworzyli coraz to lepszą wspólnotę. Wszystkiego dobrego. W imieniu Pana Wójta gminy Łysomice Piotra Kowala i Przewodniczącego Rady Gminy Roberta Korzuchowskiego, którzy bardzo chcieli uczestniczyć w tej uroczystości, a zaraz powiem z jakiego powodu, no nie mogli, ponieważ obowiązki służbowe mają na terenie gminy, więc wydelegowano mnie. Powiem tak, ja równie mocno kocham swoją gminę, jak Państwo swoją. Jesteśmy gminami, które są na krańcach powiatu toruńskiego, zupełnie z innych stron. Jesteśmy trochę podobni, a trochę różni, ale jedno nas łączy. Państwo macie już ten sztandar, a my o niego się staramy. I tak szczerze mówiąc, jako samorządowiec przyjechałam troszkę podejrzeć, jak to wygląda. Gratuluję Panu Wójtowi, całej załodze, tak profesjonalnego przygotowania tejże uroczystości. Byłam na różnych. Ta stoi moim zdaniem skromnym na bardzo wysokim poziomie. I chylę głowy nad osobami, które tę uroczystość przygotowały.